ufam! Jakiś jeden zielony, zielona trytka jest na przewodzie hydraulicznym. Jeden ma być niepodłączony, czy wszystkie muszą być podłączone? A od znaczników, no to wszystko gra w takim razie. Znaczki. No dobra. Czerwone. A to dzięki wielkie, nie przeszkadzam. Hej. O Jezu, chwilę ci zdrowe. No teraz to tak. Uhuhu. Teraz to się będzie dobrze pryskać. Widzę jakaś ten... wersja elektryczna. Nie, to Kuba. To wygląda na to, że to pierwszy elektryczny Passat w naszym gospodarstwie. Napędzany, nieelektryczny. Co tam Kuba dzisiaj zjadł na obiad, na śniadanie, nie wiem. Także może jakąś kiełbaską albo jajeczniczką napędzany. Dzisiaj na śniadanie jadłeś? Banana. A, to jest Passat napędzany siła. Bananami. Tak, siła po 7 latach przychodzi po takim bananie. Chcemy tylko nieśmiało powiedzieć, że nie zwalniamy tempa. Jesteśmy na pół metku. Resztę warzyw gdzieś w okolicach 1 maja, majówki. Do 15. Do 15. Jakby ktoś chciał jednego kalafiora, albo dwie rzodkiewki. Jeden pęczek kopru. To wiecie, gdzie nas szukać. Jakby się tak uprzeć, to można tutaj tonę tego buraka zasypać do tego zbiornika. Ile mamy? Gram? 300 gramów. 300 gram, dobra, może być. Już. Dziękuję, do widzenia. Pełna. Ty, czekaj, weź popukaj, czy już nie ten, nie wylatuje. Czekaj. Chyba gdzieś tyle już jest. Gdzieś tak. No. Będzie. Co tu tutaj siedzi? Co to tutaj takiego czarnego siedzi w środku? Proszę bardzo. Jest! Jest. Nie ma. Tu jest, ucieka. Ucieka nam. Słodyszek! Co my tu mamy? Słodyszka nie widać, ale pierwsze sztuki gdzieś na roślinach widziałem. Słodyszek! Możemy tutaj zastosować taką metodę czerpakową, żeby szkodnika znaleźć. Możemy korzystać ze stacji meteorologicznych, gdzie wyskakują różne powiadomienia. A najlepiej zrobić to w ten sposób, przyjść na pole i zobaczyć, czy po prostu jest. Raz w żółtym naczyniu, a dwa, bardzo prawdopodobne, że przy takich wystrzałach roślina gdzieś tutaj siedzi i już się pojawia. Także pierwsze sztuki są. Ważne, żeby nie było ich w takich zwartych pąkach. W luźnych na pewno zrobią mniej szkód. Zobaczmy, jaką mamy na ten sezon alternatywę po wycofaniu substancji. Chloropiryfos, dimetoat, tiochlapryt czy tiachlopryt. Tak chyba lepiej. Sporo tego wypadło, czyli takie najbardziej popularne substancje, które były mega skuteczne w rzepaku. Jedna chwila, zaraz wracam. Dwa tematy przy zwalczaniu. Pierwszy to jest KISO. To jest piretroid, czyli no substancja akurat lambda cyhalotryna, gdzie możemy praktycznie gdzieś tam do każdego zabiegu coś dodawać. Kuba właśnie zajeżdża na halę. Dzisiaj są za słabe warunki do zabiegu w ogóle jakichkolwiek, za mocno wieje. Druga substancja, acetamipryt, karnadinę. Tutaj tego będę dawał. No właśnie, te dawki. Ja przy acetamiprydzie boję się zaniżać dawek. Wolę dać pełną, tutaj jest 0,3, niż później się martwić. Ale mam pewne rozkminy, dlaczego przy takich substancjach jak ta, która jest de facto bezpieczna dla pszczół, a jest środkiem owadobójczym, dlaczego te zabiegi są czasami słabsze? I zaraz Wam nieco o tym opowiem. Jedziemy. Szkoda czasu. A kto tu tak nabrudził? O jest. I teraz uszy odpadną. Uszy ci odpadną? Zaraz cię zaproszę do środka. Jasiu, przewodów coś nie możemy podłączyć, bo
Nie chcę opuścić. Zimno, prawda? Tak. Janek, zaraz idziemy oglądać, bo my kalafior posialiśmy i sałatę. Nie posialiśmy, posadziliśmy, co ja gadam. Tam są takie roślinki już, a teraz buraka czerwonego będziemy robić. Okrągłego, bo podłużny już rośnie. Ania? Tak? Ściągnij mnie. Skocz na rączki, złapię cię. No ściągnij, proszę cię. Weź, pomóż hop, mi, boję hop, się. Hop, hop, hop. Boję się. Hop. Ho! Czekaj, chodź siewnik zobaczymy najpierw. Chodź, ważne rzeczy teraz. Pytaj wujka Adriana, o co chodzi. Wysiewało się? Tak, wysiało się, tylko rolnik to chyba nigdy spokoju nie dozna. No wzięli na 70 arów jeszcze koło zepsuli. 60. 60, niemożnością to jest. A ktoś mi wczoraj pisał, że ponoć kalafiorom się łamie liście i że one cały czas muszą mieć zacieniony ten... Róże nie żółkły. No. To zależy od odmiany. Niektóre odmiany same przykrywają róże, a niektóre trzeba złamać liścia, żeby nakryć, żeby słońce nie świeciło na kwiat. Albo można wziąć gumkę, recepturkę po prostu i liście zacisnąć. Takie gadanie tutaj z Jasiem teraz. Jasiu, co? Opowiadaj. Co to z tego będzie? O, nie przykryło nam buraka. Zobacz. Chodź tutaj podejdź. Patrz, to jest burak. I drugi. O kurde, Adrian. Trochę na wierzchu jest sztuk. Spokojnie. Znaczy jest trochę na wierzchu, ale to też tego i tak będzie, bo zaraz spadnie deszcz i sklepie go. W miarę punktowo. No zobacz sobie. Patrz. Ja tu nic nie ruszałem. Jeden, drugi, trzeci. Na palec. Tak wygląda w tym roku plan na zwalczanie szkodników w rzepaku. Nie szukam tu żadnych chwastów, po prostu schyliłem się po tą kamerę, tak. Tak właśnie to zrobiłem. Nie miałem na to żadnego planu, naprawdę. Wiem, co chciałem zrobić, chciałem wam powiedzieć, jak te substancje tutaj działają na roślinę, na roślinie. Jeżeli chodzi o karnadinę, działa na pewno powierzchniowo, z wierzchu, działa też wgłębnie, ale też działa systemicznie. A to oznacza, że jeżeli tutaj pokryjemy to cieczą, to praktycznie w całej roślinie substancja krąży, cała roślina jest chroniona i co ważne, a nawet bardzo ważne, nowe przyrosty też są chronione, w nowych przyrostach też znajduje się substancja, nie każdy środek tutaj to potrafi, natomiast trzeba zaznaczyć, że stężenie tej substancji będzie dużo mniejsze i ochrona pewnie też, ale... Ale jest to dodatkowy plus przy takiej sytuacji, gdzie rzepak rośnie w tym momencie bardzo, ale to bardzo intensywnie. Zaraz będzie kwitnął, jest taki, a będzie zaraz taki. Ale sadzi w górę. Tak to wygląda. Weźcie się za robotę, a nie oglądacie. Weźcie się za robotę, a nie oglądacie. No, co wy? Takie złote rady od nas. Z domu Bardowskich. Co, Grzegorz? Co my tu mamy? Za zimno. Pole. Warzywa. Ania, zwiało nam folię. A my nie mamy sprzętu. Musimy wrócić po szpadę. A tam jakaś sałata posadzona. Co tu się dzieje? Odjeżdżamy. Po pierwsze karnadinę, ale też praktycznie wszystkie inne insektycydy lubią niskie pH. Wątpię, żeby większość z was badała u siebie wodę, jaką lejecie do oprysków. A sprawa wygląda tak, że to jest podstawa. Naprawdę to jest podstawa. Musicie na to zwracać uwagę. Jeżeli na przykład macie pH wysokie w cieczy albo podwyższycie jakimś środkiem dodanym, no to okazuje się, że taka substancja może praktycznie wcale nie działać. I później pojedziecie w pole i tak zaglądacie na te słodyżki. One tam sobie chodzą. Niby dostały, ale jakieś takie trochę żywe. No coś jest nie tak ewidentnie. Możecie to zwalić na środek, ale nie wiecie, że jeszcze woda. No, zbadajmy sobie, jaka jest u mnie. Z dwóch źródeł. Ze studni i deszczówka. Wesoły renifer. Może słoik. To może studnia w reniferka wjedzie. Starczy. Reniferek na bok.
już jest grubszy kaliber i zbiornik, czyli deszczuwa. Leci? Szybki test. Dwa paseczki. Wkładamy to na krótko do wody. No i trzeba tylko wstrząsnąć i sprawdzić wynik. Co ja zrobiłem? Nie tą stroną. Zanurzyłem. Jeszcze raz. Powtórka. Wstrząsamy i porównujemy do tego, co jest na skali. Lewa strona to jest no studnia. Proszę bardzo. I co? Do czego to jest podobne najbardziej? Na moje oko nie jest tutaj tragicznie. Wydaje mi się, że jest to w granicach z tego, co patrząc na te próbniki. 6,5. Takie pH. Teraz zobaczmy twardość. Zanurzyć. Wyciągnąć. Wstrząsnąć. I poczekać jedną minutę. Wynik jest następujący. Z tego wynika, że woda, która jest ze studni, jest dużo twardsza. I to mnie akurat nie dziwi. Natomiast ta deszczówka, zobaczcie, tutaj pasek nie zmienił praktycznie koloru. To oznacza, że na 1000 litrów wody, na 1000 litrów mamy 250 ml Spray Plus. Natomiast przy wodzie ze studni już 130 ml wychodzi. Żeby doprowadzić taką wodę do porządku i żeby te substancje przy takich zabiegach już działały dobrze. Fajną masz czapkę. Najlepsza. Wiem, jak jesteście niepocieszeni. U mnie jest to samo. Niby słońce, ale zimno. Nic z polu nie zrobimy, niestety. Po pierwsze, jakieś zapowiadane przymrozki znowu. Więc wiem, jak ciasno z tymi pracami jest. Fazy uciekają, chwasty rosną. A my co możemy? Tak jak dzisiaj, jakąś objazdówę ewentualnie po polach zrobić i zobaczyć, co się dzieje i zaplanować coś na kolejne dni. Jak sobie teraz to oglądacie, pamiętajcie, że to jest w tym momencie jakieś 6 dni po ślizgu, te fazy u mnie na polach. No tam! Jęczmień Jary w striptilu w całej okazałości. Jęczmień mam tutaj w fazie. Nie, no, zaczyna się krzewić. Jestem. Na polu z burakami cukrowymi. Taka sytuacja, która się zdarza bardzo często, czyli ulewny, nawalny deszcz, uprawa orkowa. No i niestety zamuliło pole. O tyle udało mi się tutaj uciec z tym, że te buraki już w trakcie zaczęły wychodzić. Patrząc na to, naprawdę nie powinno być źle. O, dziadek porządki robi. Masakra. Szybko zobaczymy. Kuba! Co? Ja nie wiedziałem, że ten krzak jest taki wielki. Wielki, nie? No. Ja się... Masakra! Ale piłki się znalazły, nie? Wszystkie piłki tutaj były. A my rozmawialiśmy tutaj z tym, bo mamy tutaj plac zabaw do włożenia i tak trochę mało miejsca, on tutaj sporo miejsca zajmował.
a zajmował bardzo dużo. Patrząc na niego. Powiem ci, że jak tutaj leży w tym, był w tym w ziemi, nie widać było, że aż tyle miejsca zajmuje. Tam był bardziej. Potwór. Zaraz będziemy tu. Ten krzak tutaj mógł mieć. 20 lat to mówić. 20 lat. No. Tak, tak, tak mogło być. Pamiętam, tutaj taki skalniaczek był. Tato, jak się rozpędzi, to tutaj zrobi porządki. No jedzie, jedzie. Uważaj. O, już jedzie wyrywać.